Odcinek 275 Streszczenie. Yildiz przyjeżdża do domu Ferajd. Chce zakopać topór wojenny i przekonać teściową do siebie, ale oczywiście nie odnosi sukcesu. Ender rozmawia przez telefon z Erimem. Ukrywa przed nim swoją obecną sytuację. Sahika podobnie postępuje ze swoim bratem. Następnie mówi Ender, że powinny spróbować przeciągnąć jednego z ludzi Hasana Aliego na swoją stronę. Obie wysyłają Kanera do firmy. Zera jest sfrustrowana, ponieważ po tym, jak odwróciły się od niej Asuman i Yildiz, została zupełnie sama. Mert uważa, że powinna spróbować naprawić swoje stosunki z Yildiz, gdyż ta jest synową Hasana Aliego, a nie warto być jego wrogiem. Akcja przenosi się do firmy. Mahmud, asystent Hasana, wchodzi do gabinetu szefa. Kaner był tutaj, oznajmia pracownik. Czyli ruszyli do akcji, stwierdza ojciec Kagateya. Co ci powiedział? Nic nie powiedział. Próbował grać mojego przyjaciela. Czy oni myślą, że mogą oszukać kogoś takiego jak ja? Wygląda na to, że są głupsi niż myślałem. Masz rację. Chciałem tylko, żebyś to wiedział. Nie będą już rozmawiać ze mną ani Sedajem. Zaczęli robić desperackie ruchy. Nieważne, wysłałeś zaproszenia na imprezę? Tak, proszę pana. Poinformowaliśmy media. To będzie wspaniała rocznica. Wszyscy będą nam zazdrościli. W salonie fryzjerskim Sahikę próbuje poderwać taksówkarz, dzięki czemu ona i Ender otrzymują darmową podwózkę. Zera udaje się do domu Yildiz. Przeprasza ją i Asuman za swoje postępowanie, tłumacząc się depresją i zagubieniem po śmierci ojca, a także manipulacjami Sahiki. Jestem gotowa zrobić wszystko, żebyście mi wybaczyły, oświadcza. Wszystko? Pyta Yildiz. Więc odejdź z mojego domu i nigdy więcej nie wracaj. Asuman, proszę cię, chociaż ty mnie zrozum, mówi błagalnym tonem żona Merta. Miałaś swoją szansę, idź teraz do swojego męża, radzi Asuman. Przynajmniej pozwólcie mi zobaczyć się z bratem. Wysłałaś jego mamę do więzienia. Mógł zostać bez mamy, odpowiada Yildiz. Zera zdaje sobie sprawę, że niczego nie wskóra, i odchodzi. Mamo, byłyśmy dla niej bardzo okropne. Co jeśli coś sobie zrobi z tego powodu? Nie martw się, ona kocha życie. Jest teraz po prostu smutna, ponieważ została sama. Taksówkarz przywozi Sahikę i Ender do domu Ferajd. Będzie teraz naszym kierowcą, oznajmia siostra Kai, gdy przechodzą przez furtkę. Dlaczego powiedziałaś mu, że jestem twoją siostrą? Pomyślał, że jesteś moją matką. Musiałam mu powiedzieć, że jesteś starszą siostrą. Po chwili, siostry, stają przed Ferajd. Jak śmiesz tu przychodzić, pyta pani domu, patrząc na kobietę, którą jeszcze niedawno widziała jako idealną żonę dla swojego syna. Nie przyszłam prosić o wybaczenie, odpowiada Sahika. Mam dla ciebie pewną propozycję.
to jest Ender, jesteś jedną z tych kobiet, które zostały aresztowane, rozpoznaje ją mamą Kagateya. Co tutaj robicie? Jaki jest wasz plan? Pani Ferajd, proszę, nie udawaj kulturalnej, nie podoba mi się to. To był zły plan, mówiłam ci, szepcze do towarzyszki Ender. Po niesłusznym aresztowaniu postanowiłam zmienić sposób ubierania się, oznajmia Sahika. Uznałam, że życie jest za krótkie, by nosić grzeczne rzeczy. Przejdź do rzeczy. Nie mam dużo czasu, ja to przedstawię, oznajmia Ender. Hasan Ali, twój były mąż, zaplanował to wszystko. Ukradł nasze udziały w firmie. Dlaczego więc przyszłyście tutaj, zamiast spotkać się z prawnikiem? Jak to mówią, ktoś ma korzyść z czyjegoś nieszczęścia. Pani Ferajd, wiemy, że ty także zostałaś oszukana przez pana Hasana. Przez niego musiałaś samotnie wychowywać syna. Teraz Kagatej jest bardzo blisko z ojcem, stwierdza Sahika. Jestem pewna, że Yildiz ma w tym swój plan. Nie wspominaj przy mnie jej imienia, prosi pani domu. Jeśli ty pomożesz nam, my pomożemy tobie, oznajmia siostra Kanera. Ja pomogę wam, pyta zdumiona Ferajd, dobitnie wypowiadając każde słowo. Kobietom, które dopiero co wyszły z więzienia? Czy nie chcesz, żeby Kagatej i Yildiz rozwiedli się? Pyta Sahika. Czyli macie plan, żeby tego dokonać? Nie przyszłyśmy tu tylko z pustymi słowami, zapewnia Ender. Oczywiście, że mamy plan. Pani Ferajd, ty chcesz pozbyć się Yildiz, a my chcemy dowiedzieć się wszystkich informacji o Hasanie Alim. Pomożesz nam, a my pomożemy tobie. Hasan Ali jest ostrożnym człowiekiem, oznajmia Ferajd. Nigdy nie widziałam, żeby popełnił jakiś błąd. Nie byłam zainteresowana jego pracą. Popełnił tylko jeden błąd. Jaki błąd? Docieka Sahika. Zakochał się w tej kobiecie. Pokochał Eliz i pobrali się. To jego jedyny wielki błąd. Kim była ta kobieta? Pewnie szukasz zemsty. Boże, ona nie żyje. Co mogę wam powiedzieć? Powiedz nam wszystko. Może coś okaże się przydatne. Jeśli nic z tego wam nie przyjdzie, nadal będziecie chciały pomóc mi pozbyć się Yildiz, pyta Ferajd. Yildiz to nasz wspólny wróg, bądź tego pewna, odpowiada Ender. Wiem, co musisz zrobić. Spakuj swoje rzeczy. Dlaczego? Jej mama mieszka z nimi. Dlaczego ty nie miałabyś zrobić tego samego? Sugeruje Sahika. Całą resztę zostaw nam, dodaje Ender. Akcja przeskakuje do wieczora. Yildiz przygotowuje dla męża kolację niespodziankę przy świecach. Jej mama zabrała Halit Kane'a do swojej przyjaciółki, by małżonkowie mogli spędzić sami romantyczne chwile. Wszystko psuje jednak niezapowiedziane przybycie Ferajd. Postanowiłam zamieszkać tutaj z wami przez jakiś czas, oznajmia przybyła. Main i Guler są nudne, nie mogę z nimi być. Oczywiście, nie będziesz nam przeszkadzać, odpowiada Kagatej, choć myśli co innego.
To także twój dom. Zostań tutaj, mówi Yildiz, chociaż wizja wspólnego mieszkania z teściową przeraża ją. Opisywany odcinek można obejrzeć w oryginalnej wersji językowej w serwisie YouTube. W polu wyszukiwania należy wpisać Jacek Elma 93, Bolum, początek 12.12, koniec 12.50.